Cześć, tu Piterow, a to jest gra, w którą chciałem zagrać już dawno temu. No, na wstępie muszę ściszyć troszkę, ponieważ byśmy się nie słyszeli, a wy pobudzilibyście sąsiadów. Poza tym na razie nie będziemy nic ruszać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Już dawno chciałem zagrać tą grę. Jakoś nigdy nie było okazji, nie mogła trafić w moje ręce, nie miałem na to czasu i tak dalej, i tak dalej. Gra już nie najnowsza. Bodajże 3 lata sobie w tej chwili liczy, a w listopadzie spodziewana jest premiera kolejnej, piątej części tej słynnej sagi. Nie grałem w poprzednie, więc gra jest zupełnie na żywo. Nie znam, nie wiem. Zobaczymy jeszcze grafikę. Aha. No, na potrzeby nagrywania na razie zostawimy taką grafikę, choć pewnie ja pobawię się w nią troszkę przy wyższej rozdzielczości. Poziom wysoki, chociaż to maksymalnie. Zanik postaci. Nie wiem. Nie, czy jest lepszy tak, czy tak. Będziemy się tym bawić kiedy indziej. Dobrze, to myślę, że podstawowe, a resztę się dowiemy w czasie gry. Zaczynamy nową grę. Oczywiście, że tak. Jeśli będą jakieś filmiki, wstawki, będę się zamykał. I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Cóż, ja znowu miałem bardzo głośno, ale może uda mi się to potem skorygować. Spróbujemy tu przebnąć jak najszybciej, bo tu pewnie będzie to trwało. Co mamy za wybór? Płeć, mężczyzna. O, zostaniemy. Rasa. Cesarski. Aha. Oj, ciekawie. Leśny elf. Szybkie. Ale nie chcę być zwiadowcą, złodziejem, ani w zasadzie też ucznikiem nie chcę być. A to mi się nie podoba.
Ten, o. Wytrzymałość na trucizny, choroby, wysoki elf teraz. O, magiczne głównie sztuki. Nie wiem, nie grałem nigdy w tą grę, więc pewnie wybiorę postać w miarę łatwą. Magowie są ciekawi, ale chyba na początek byliby za trudni. Umiejętność tych wszystkich czarów, nauczenie się ich. Ciężkie pancerze. O, kontakty międzyludzkie. A ja raczej no, używam dialogów w grze. Myślę, że zostaniemy tutaj. A, imię postaci. No jakżeż może być? W końcu mówiłem. Jestem Peterow. Okej, kształt twarzy. Ojejku, nie chcę was tu zanudzić tym. No nie, to może bardziej w tom. Czoło, nos, czoło, nos. Twarz raczej, raczej szczupła, ale może bez przesady. Aha. Tak i tu. W ogóle jakiś kurde wielki nohal taki. O, to będzie trochę lepiej, ale nohal został dużym. Oj. Nie lubię się tym bawić za bardzo. No dobra, tu nie będziemy kombinować, szkoda czasu. To oj. Tak mi się nohol, mi się nie podoba. Policzki podbródek, oczy, czoło, gdzie jest nos? Nos. O. Tyle opcji do głupiego nosa. O ja. Cie. Orli. Orli. No nie. Co? Coś czuję, że co bym nie zrobił, nie będę się sobie podobał. O, tu są zależności jedno od drugiego, no w sumie zrozumiałe. Czoło za duże. Tu widzę to rzeczywiście. Ojejku. Może ja sobie tutaj poustawiam, żeby się troszkę dopasować. I zaraz się widzimy znowu. I oto jestem z powrotem. Może dalekie to od ideału, ale ponoć nie o to w tej grze chodzi. A profilu nie chcecie oglądać. Ale lepiej się nie dało. A, pokażę wam jeszcze jedno. Zobaczcie. Mają tu Michaela Jacksona. Wow! No ale koniec żartów. Wróćmy, no mniej więcej tak. A, nie znalazłem w sumie. Oj, opcji jest tutaj co niemiara. Jak ktoś lubi takie zabawy, chyba fajna gra dla dziewczyn by była. Mogłyby sobie robić amanta wymarzonego. Opcji jest tutaj w cholerę. Strasznie, strasznie, strasznie dużo. Nie znalazłem ustawień do jakiejś brody zarostu. Właśnie. Zarost na policzkach jasny, ciemny. No tak, kolory są, ale nie znalazłem ogólnie. Losowo, wróć, naturalne oczy, wiek, karnacja, włosy naturalne. No dobra, zostawmy, że będzie bez zarostu. Czy na pewno jest cesarski? No jasne, on od urodzenia jest cesarski. O, szkolenie. Dobrze. No co oni to? Chcą mnie uczyć chodzić?
To ileż ja mam lat, żeby się uczyć chodzić? O, nie wygląda to ciekawie. Chyba nie jest mój wygodny pokoik. Brązowy dzbanek. Nie, ja go nie chciałem stuc. Wyżywam się na dzbanku. O, wejrzysz to. Widzicie, nawet nie wiem, czym się bierze. O, o, paznokcie też mi zrobili. Jakie brązoletki. Ha. O, o, się skacze. A spacją się bierze. To też wziąć. A na cholerę mi to, jejku. No i co? Teraz będę tym rzucał. Ha! Halo! Halo, jest tu ktoś? Oh, look! An Imperial in the Imperial prison. I guess they don't play favorites, huh? Your own kinsmen think you're a piece of human trash. How sad. A ty to co? I bet the guards give you special treatment before the end. Oh, that's right. You're going to die in here, Imperial. You're going to die. Imperial criminal scum like you give the Empire a bad name, you see. You're an embarrassment. Best if you just disappear. Hey, you hear that? The guards are coming. For you. Inwentory. Jest jakiś inwentory. My sons. They're dead, aren't they? So. We don't know that, sire. The messenger only said they were attacked. No, they're dead. Cześć. I know it. My job right now is to get you to safety. A, was tu więcej. What's this prisoner doing here? This cell is supposed to be off limits. No właśnie, co ja tu robię? Usual mix up with the watch. I... Pomyłka. Never mind. Get that gate open. Stand back, prisoner. We won't hesitate to kill you if you get in our way. You, prisoner, stand aside. Zgupiała. Over by the window. Stay out of the way. No sign of pursuit. Stay put, prisoner. Good. Let's go. We're not out of this yet. You. I've seen you. Let me see your face. You are the one from my dreams. Then the stars were right. And this is the day. Gods give me strength. Co się dzieje? Assassins attacked my sons, and I am next. My blades are leading me out of the city along a secret escape route. By chance, the entrance to that escape route leads through your cell. Rzeczywiście, przypadek. A ty kim w ogóle jesteś? I am your emperor, Uriel Septim. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her ruler. You are a citizen of Tamriel, and you too shall serve her in your own way. Dlaczego ja jestem w ogóle w więzieniu? Perhaps the gods have placed you here so that we may meet. Tak, Bogu. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. No, to co ja mam w ogóle robić? You will find your own path. Take care. There will be blood and death before the end. Please, sire, we must keep moving. Co? Uh-oh. Better not close this one. There's no way to open it. Stay out of our way. Ściągnijcie mi te bransoletki. Da się jakoś szybciej biec? O, da się. Z shiftem. Don't try anything. Co? Dobra, dobra. Stand aside, prisoner. Sam się odsuń. Idźcie przodem. Ja was ubezpieczam. Close up left. O, protect nie the emperor. Dobrze, że was ubezpieczyłem. Captain's down. Wy się pobawcie. Klepka, co tam się bawicie? The emperor! Którzy? A. Chyba nasi wygrali. We're clear for now. Nie, nic mi się nie stało. She's dead.
Co to, to? O! Ja będę miał broń. A to jakaś cienka broń. Ale na razie może weźmiemy co się da, będziemy sprzedawać. Pochodnie też sprzedamy. A, wszystko można było. A ty co masz? Kaptur. Nie wiem na razie co jest ile warte. Potem będziemy się martwić. Oj. Chyba go rozebrałem. To nie ja, to nie ja. Nie, to nie było. Nie ma mnie tu. To nie ja. Kurde, wezmą mnie za zboczeńca. A ten nie ma zbroi, nie da. Dobra, idę. You stay here, prisoner. Don't try to follow us. Co? Nowe szkolenie. F.A. Co? Przepraszam. No dobrze, ale wciśnij F. Czemu F? Aha, teraz schowałem. A gdzieś... Ej! Bojacie! Ja sobie chciałem ekwipunek oglądać. A tu wstrętne szczurzyska. O. Tab, ale... Aha. Broń i zbroje, no właśnie, wyposażyć się to tabem. No tak mówią. Ale ten... Weźmy szczurze mięso, pewnie będzie trzeba zjeść. Drugi szczur. O. Aha, pierwsza u dołu mamy kwipunek. O, tu jeszcze jakieś... Siła, inteligencja i tak dalej. O, płatnerz, mogę być płatnerzem. Aha, to jestem ja, no troszkę... O, dobra, ujdzie. Pierwsza ikona u dołu to jest. I co? Ostrze jednoręczne 18-22. Stalowy krótki miecz. Na razie stalowy krótki miecz. Ok. Teraz tak. Dobra, tym się zajmę później. No nie, kaptur Micha. Płócienna koszula. To ją mam chyba założoną. To mam założone tak na szaro. Podświetlone żelazne kajdany. Na cholerę mi żelazne kajdany. O! Żebym się nie wyróżniał w tłumu. Chyba nie wszyscy tu noszą żelazne kajdany. Ha! Brązowy dzwonek, kubek kości podnia. Okej. Dobra, zmykamy. A nie. Jakżeż to się zamyka? Widzicie, nie przygotowałem się. Wiem, że pierwszy raz w to gram. Aha, tap. O, no od razu lepiej z takim mieczykiem w ręce. Ale miałem się nie ruszać i co? A tam będziemy słuchać jakiegoś głupiego strażnika. Hello. Dobrze, no to może tyle tytułem wstępu. O, tu gdzieś pójdziemy. O, jest skrzyneczka jakaś. Nikt nie idzie, nikt nic nie widzi. O, topór wojenny. Dobrze, i złotko. Teraz bym musiał jeszcze tylko się dowiedzieć, co jest lepsze, czy to, co ja mam. Aha. Gdzie ten topór wojenny? Aha, tu trzeba. Żelazny. Dobrze, ja sobie to już... A nie, no lepszy jest chyba jednak stalowy krótki miecz. Okej. Wiemy jak wygląda gra. Wiemy co możemy robić. Ja sobie tutaj troszkę się doedukuję, żeby wam nie zawracać głowy moimi edukacjami.
i widzimy się znowu tutaj. Pozwiedzamy te podziemia na razie.